No. Herbatka jest z cytryneczką, szklaneczka jest. Możemy się przywitać. Lekki wiaterek jest, ale nie ma mrozu. Fajnie, słoneczko wychodzi gdzieś tam, nie wiem czy będziecie widzieć. Musicie mi zaufać na słowo, że wschód takiego słoneczka gdzieś tam widać za tymi tujami. A teraz stuk puk kubeczkami. Gorąca herbatka z cytrynką. Polecam, bo jest bardzo dobra. Tak po prostu dla odmiany. Kawkę wypiję bardzo wcześnie dzisiaj. A teraz to pomyślałem, przywitam się z wami po prostu herbatką z cytrynką. Polecam. Akurat w taką pogodę jak teraz, wiatr, zimno, no w końcu mamy zimę, nie? Tylko, że szarzyzna jest, straszna szarzyzna, śniegu nie ma, mrozu nie ma. Uważajcie, ubierajcie się kochani i pijcie dużo herbaty właśnie z cytryną. Kawy dużo starajcie się nie pić, dlatego że wypłukuje witaminę C. Na balkonie herbatka smakuje bardzo dobrze. Ojejku, wiecie co, chyba wypiję do końca. Stuk puk. Także zaczynamy kolejny dzionek. Weekend tuż, tuż. Więc pasuje pożyczyć dobrego weekendu, dobrych spacerów. Spróbujcie, kochani, sobie zorganizować czas, tak? Ja wam oczywiście nie nakazuję, tylko proponuję, żebyście odpoczęli od całego tygodnia. Jeśli ktoś by chciał gdzieś się przejechać, to niech się przejedzie. Czasami naprawdę nie trzeba jechać w daleką podróż, nie wiadomo, setki kilometrów, nie wiem, z jednego końca Polski na drugi. Czasami w naszych miejscowościach, w naszych okolicach może się okazać, że jest bardzo fajnie, są bardzo fajne miejsca, nie trzeba daleko jechać. Także zorganizować sobie weekend, jak oczywiście pogoda na to pozwoli, bo coś słyszałem teraz w TVN24, że znowu ma być zimno, ma być zima i na Syberii minus 61 stopni. Zaraz mi się przypomniał ten program o Jakucku, najzimniejszym miejscu na świecie, no to tam poniżej minus 70. Byłem po prostu, wiecie, jak oglądałem to o Jakucku materiał, to nie mogłem się nadziwić. Tam matki mówiły, że no martwią się trochę o dzieci, no ale dla nich to normalka i jak jest minus 47, minus 45, to dzieci idą do szkoły, a ten redaktor, nie boi się pani o dziecko? No troszkę się boję, mówi, bo w lesie wilki. Mówi, no ale mówi, zawsze wraca i nie boję się. Kurczę. A tutaj ludzie mi pisali w komentarzach, że nawet w Wielkiej Brytanii podobno jak jest minus 1 i śnieg sypie, to szkoły zamykają. A minus 47? No. I ta pani powiedziała, że jak jest minus 50, mówi, no jak już jest tak, mówi, poniżej minus 50, mówi, to jednak dzieci już nie puszczam do szkoły. Ale jak jest minus 45, to idą, oczywiście, nie ma problemu. To jest niesamowite, ale wiecie, ja myślę, że to się trzeba tam urodzić, tak. To już trzeba mieć w genach, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innego życia, w innym klimacie. No u nas minus 20 jest na przykład i zimno i w ogóle i pękają rury i są problemy i tak dalej, samochody nie odpalają. No a co mają powiedzieć w Jakucku? No, kurde, minus 70? To jest dopiero temperatura. Jak żyć? Ja pamiętam, jak ten facet tam otworzył chałupę i wodę ze szklanki wylał, to zanim spadła na ziemię, no to już była zamarznięta taka po prostu. Oglądnijcie, warto. O tych najzimniejszych miejscach na naszej planecie i że o żyjących tam ludziach oczywiście. Niesamowite. Tylko sobie zróbcie właśnie herbatkę z cytrynką gorącą, zjedzcie dobre śniadanie, dopiero wtedy oglądajcie. No, bo od samego patrzenia robi się zimno. O, tam się gdzieś przebija słoneczko. Ja właśnie lubię, jak się tak słoneczko przebija przez właśnie albo tuję w tym wypadku, albo po prostu przez taką gęstwinę liści. Będę na wiosnę więcej chodził, na lato również. To się będzie filmowało, takie ujęcia są przepiękne. I takiego, kochani, poranka wam życzę. Ze słoneczkiem, z dobrym humorkiem, z dobrym zdrówkiem, bo sezon przeziębieniowy, także uwaga, uwaga, witamina C, herbata z miodem, jak to tam woli, z cytryną, ja lubię z cytrynką, od zawsze tak piłem. No, chmury dosyć szybko się przemieszczają, także
ten wiatr może coś, coś może przygonić. Może przygonić deszcz, ale póki co jest bardzo fajnie. Ja jeszcze sobie tutaj troszkę postoję. A Wam dziękuję za uwagę, kochani. I dzisiaj się będziemy widzieć oczywiście jeszcze. To tylko takie poranne przywitanie. Ja dzisiaj czekam na ciuchy. Może dzisiaj przyjadą ciuchy. Bardzo fajne ciuchy sobie zamówiłem. Także na pewno nie omieszkam pokazać. No, także będzie fajny unboxing. Do zobaczenia, kochani, później. Cześć, dziękuję za uwagę. No i jak na tej reklamie, no i znowu bym coś zjadł. Obieram ziemniaczki, proszę, ziemniaczki są, obieraczka jest, bo co robimy? Dzisiaj robimy zupkę, wczoraj były sznycelki, dzisiaj jest zupka, krupniczek, będzie bardzo pyszna, bardzo taka fajniutka, chcę Wam pokazać. Tutaj już się smak gotuje, proszę bardzo. Jeśli ktoś lubi krupnik, no to jak, a jest blisko, to zapraszam. Znowu bym coś zjadł. Ta reklama mnie po prostu bardzo bawi, bo tamci się naparzają, samuraje, a ten ciągle znowu bym coś zjadł. Także, kochani, biorę się do pracy, to tak tylko na chwileczkę, a później będzie unboxing, bo czuję, że chyba już przyjechał kurierek. Także jak najszybciej ziemniaczki obrać, pokroić i wrzucamy tutaj i będzie przepyszny. Przepyszna zupka będzie. Krupniczek będzie, że hej. Także do zobaczenia, ja się biorę do pracy. Do później, pa. No i obiecany unboxing. Troszkę ciuszków. Sensei? Sensei mi się to kojarzy z sensei. Mistrz sztuki walki. Dobra, ja sobie tutaj już tak wstępnie wyciągnąłem. Zamówiłem sobie, proszę bardzo. No. Zamówiłem sobie taką koszuleczkę, bo bardzo mi się podobała, bo nie mam takich koszuleczek, wszystko się pokończyło, także sobie taką zamówiłem, czapeczkę sobie nową zamówiłem, bo mam już mocno wysłużoną, najbardziej mi się ta czapeczka spodobała, bo bardzo fajna, no, i fajny, nie? Fajny kolor i taki materiał, co ja bardzo lubię, także zaraz będziemy przymierzać. W czapeczce się pokażę. No. To cóż, patrzmy, co tam nam przysłali jeszcze. Może coś w prezencie dali. Ach, kurde, czapka baseballowa. Właśnie o taką czapkę mi chodziło. Zwykła baseballowa. Kajusia, podoba ci się taka czapka? Może być? No, tak. Tak, panie, średnio bym panie powiedział. No, tak średnio. Stasio, a tobie się podoba? No, jasne, że mi się podoba. No, no to ja się ubiorę w tą capkę, bo zimno, pod koszulek, na to sweter i człowieku na dziewuchy, nie? No. Stasio, nie przeszkadzaj. Co nie przeszkadzaj? W copkę? No, bardzo fajne. Ja będę stał i będę patrzył. Czekaj, odsuniemy ten nabłoczek. Kolejna koszuleczka. O, i tam na tym właśnie też czekałem bardzo, bo tak za bardzo, wiecie, nie lubię z jakimiś tam nie wiadomo jakimi napisami ogromnymi tutaj. Taki jest, o, napisik, proszę bardzo, kto tam ciekawy, to sobie zrobi klatkę, stop. I dresiki jeszcze sobie zamówiłem. Bardzo lubię ten kolor. Zawsze mam kłopoty, żeby powiedzieć, jaki to jest kolor. No taki, nie wiem, melanż, szary, nie wiem. No, ja też nie wiem jaki. Ale no, no taki kolor. Także i materiał bardzo fajny, bo nie lubię jakichś tam elastyków, śliskie, świecące. To nie dla mnie, bo wiecie, że ja choruję, to nie jest tak. Hop, siup, pierwsze lepsze kupię z brzegu i będą dobre. Przepraszam. Będziemy przymierzać. Z tyłu mają też kieszonkę. O, i z tyłu jest kieszonka, no. Też, nie? No to fajnie. Bo bardzo lubię. Czy telefon, czy portfel na przykład gdzieś wychodzę. No i grubsze, tak. Nie są takie cieniutkie, że zaraz zmarznę. Także w takim dresiku można wyjść czy na spacer, czy do pobliskiego sklepu adidaski założyć. Jeszcze coś mamy? A jeszcze mamy! No to ciuchów sporo. No ta taka zwykła, a jaka pogniecione? No akurat ta to się taka pogniecione na mnie się wyprasuje. Ale też ale ładna. Tylko, że tak, ja właśnie lubię takie polo z takim dekolcikiem, ale kamera trochę pokazuje, to jest tak. To jest granatowe,
A kamera widzę, że pokazuje, że jest czarne. No ale to nic, to musicie mi uwierzyć na słowo, to jest granatowa. Nie, Stasio? Pierdzieli z granatowa. No, ubieraj, nie wymądzaj się i będziesz ładnie wyglądał. No. W czapkę se ubierz, ogol się normalnie i na dziewuchy. No jak, no. Bardzo elegancka. Podoba ci się, Stasio? No jak, ja bym był zadowolony. No. No to jak Stasio zadowolony, to i ja też będę zadowolony. No i taki malutki, skromny unboxing. Unboxing, kochani, ale mnie dało to dużo radości, bo zwłaszcza z tych spodni się cieszę, bo faktycznie są grube, to nie są takie wiaterki, że tak powiem, szmatki. No i nie są dzwony, ja tego nie cierpię, po prostu nie cierpię spodni dzwonów, takich ogromnych, że nawet butów nie widać. Wkurza mnie coś takiego. Czapeczka też elegancka, no. No i obiecane przymierzanie czapeczki. Proszę bardzo, nie śmiać się z metki, bo metka jeszcze wisi. Bo gdyby coś było nie tak, wiadomo, można oddać. Jeszcze jest taka, także czapka na czapkę. No i mogę iść, nie? Oryginalny wygląd. Ale się dobrze w niej czuję, bo bardzo fajna jest. Bardzo mi się podoba. Także na tyle zakupów. Przymierzania. Tam koszulkę, którą mam na sobie, też sobie parę dni temu kupiłem nową. A jeszcze, bo widzicie, bym sobie zapomniał, kurczę, dzisiaj nagrywam tak, jak Ewelinka nagrywa Muckwa. Ewelinko, serdecznie Cię pozdrawiam, jak mnie oglądasz. Troszeczkę odgapiłem od Ciebie i stoję przed lustrem, ale mam nadzieję, że nie będziesz na mnie o to zła, bo ja to robię tylko i wyłącznie w tej chwili, bo przymierzam. Także czapka elegancka. Tak się prezentuje. Bardzo, bardzo fajna czapeczka. I jeszcze jeden będzie unboxing, ale to będzie unboxing coś dla piesków. No, bardzo fajnie będzie. Będzie ciekawie. No i jak tam, panie kukulku? Panie kukulku, uciekaj, kukulku, uciekaj. Nie, Josulka? A teraz będziemy otwierać kolejną paczkę, kochani. Taka duża karma, polecamy. Bo ta karma jest bardzo dobra. Pan Mięsko się nazywa. Nie wiem, ile tutaj jest kilogramów. 9. No. 9 kilogramów. I to kupiliśmy na Allegro. Kukulek już wie o tym, że to jest dla niego. I tutaj jeszcze taki malutki dodatek, żeśmy dostali. Bo tośmy dostali za darmochę, prawda? Tak. Za to, żeśmy u nich zamówili. To taka darmocha. Proszę bardzo, takie przysmaki dla pieska i powiem wam, że byliśmy bardzo zadowoleni z tych zakupów, bo za darmochę dostaliśmy bardzo dużo do tego pana Mięsko. O. Jakieś kurze łapki, jakieś ciasteczka. Kurze łapki, ciasteczka i coś jeszcze tutaj jest. Saszetka taka, no. Jakaś saszetka. To zobaczymy, co to jest. Też za darmochę. Zobacz, no, dzieje. Mokra zobacz, karma. Co się dzieje, patrz. Kukulku! No wiesz co, toś ty taki dżentelmen jest słabiutki. Późno dziewczynkę pierwszą. Kukuleczku! No kukulek jest bardzo nawiedzony chłopak. Trzeba im po ciasteczku grzać. Po ciasteczku, macie. Testujcie. A później jak oczywiście kamery zgasną, to i my przetestujemy. No. Po ciasteczku. A co to takie ciasteczko to? Wiecie o tym, że czasami jedzenie dla psów jest lepiej robione niż dla ludzi? No jakby kogoś swędziały plecy, na przykład to pomoc dydaktyczna. Można się podrapać, no. Ale to musi być wędzone pewno, dlatego tak się kukulek rzucił, nie? Mhm, tak. No. Same pyszności tutaj dla nich. Same pyszności. No, to co? Jemy, testujemy, ale zobaczcie, i to też jeszcze chciałem pokazać, dostaliśmy z jagnięciną mokra karma, też za darmochę i tego jest dużo. Tutaj będą dla nich, to będzie... Na spółę zjedzą na raz. No, ale jakbyście mieli jednego pieska, to spokojnie na dwa razy. No i tutaj pokażę w całości, proszę. Pan Mięsko się nazywa, taka torba nam wystarczy na ho, ho, ho. No, na półtora miesiąca. Na półtora miesiąca taka torba wystarczy. Także się opłaca, jeśli ktoś ma pieski, to spróbujcie taki pan Mięsko kupić. Prawda, panie kukulku? No. Uciekaj, kukulek, uciekaj. No, a reszta zabawa. Także pozdrawiamy was serdecznie, kochani, na tym dzisiaj kończymy unboxing, może tu jeszcze z bliska pokażę, co się dostaje za darmochę przy zamówieniu. Naprawdę warto, bo dwa pieski pojedzą, jeszcze są smakołyki. Trzymajcie się, dobrego, fajnego popołudnia.
No, a teraz dochodzę do garnka z zupą, także krupniczek już się robi. Na skrzydełkach będzie przepyszny krupniczek, kochani. Także idziemy teraz, zjemy, pieski też zjedzą. No i odpoczynek, po prostu po południu odpoczynek, na wieczór się poogląda jakieś filmy, muzyczki się posłucha. O, Kajusia czapkę przymierza. Bardzo ładnie ci w tej czapce jest, no, bardzo. Ale wiecie, z tych spodni, z tej czapki jestem zadowolony. No, także ten sensei. Dobra, to się wytnie. Także krupniczek będzie zaraz, będziemy wsuwać. Wam życzę również fajnego, takiego wiecie, fajnego popołudnia. Odpocząć od wszystkiego, co nas denerwuje, co nas dręczy. Chociaż na chwilę, ja wiem, że to nie jest proste. Mnie też wiele spraw dręczy, też mam wiele zmartwień, ale chociaż żeby na chwileczkę się oderwać od tego wszystkiego, kupić sobie coś, czy przejść się na spacer, czy zjeść coś dobrego, wiecie, żeby nie żyć ciągle w stresie, ciągle w zmartwieniach. Chociaż na chwilę. Dobra i chwila, to chcę przekazać. Także do zobaczenia. Później idziemy wsuwać zupkę przepyszną. Dziękuję za uwagę, serdecznie Was pozdrawiam. No i cóż, i do jutra. Jutro kolejny dzień, kolejne nagrywanie, kolejna normalna, zwykła codzienność zwykłego, no normalnego, prostego człowieka, bo jestem zwykłym, normalnym człowiekiem. Proszę bardzo, zupka już dochodzi, idę jeść, bo mi ślinka.